Karol, jaka będzie dla Ciebie walka z Pawłem Nastulą? Dzień dobry. I dzień dobry. Jaka będzie dla mnie walka z Pawłem Nastulą? No, będzie to wyzwanie na pewno, swego rodzaju, ale jestem na to przygotowany. Jesteś na to przygotowany, na to, co Paweł Nastula prezentuje, czyli to jego legendarne już umiejętności w judo? No tak, no ale nie walczymy w judo. Walczymy w MMA, ja jestem przygotowany do walki MMA. Mam pytanie dotyczące Ciebie. Co będziesz starał się pokazać w ringu? No, o taktyce wolałbym porozmawiać dopiero po gali. Także na tą chwilę mogę Wam powiedzieć, że taktyka jest bardzo dobrze opracowana, przygotowana przez mocny sztab. A co to będzie, no to już wkrótce zobaczycie. Mogę tylko zdradzić, że to, co było na media treningu, absolutnie nie odbije się na tym, co będzie w walce. Z tego względu, że no, pokazałem tylko jakiś tam naparstek tego, co będziecie mogli zobaczyć dopiero w walce. To będzie też walka o pas wagi ciężkiej. Myślisz, że ten pas trafi w Twoje ręce? Jeżeli wygram, to tak. Na co najmocniej będziesz stać? Co powinno być Twoją największą przewagą? Młodość, siła, szybkość? Motywacja. Jemu brakuje motywacji, Twoim zdaniem? Myślę, że tak. Czemu? Wypalony jest jako sportowiec? Tak, no może nie wypalony, ale myślę, że Paweł powoli myśli o zakończeniu kariery. No, a ja myślę raczej o wznoszeniu się troszeczkę na tą falę, więc motywacja. Zauważyłeś coś w jego debiucie w KSW albo poprzednich walkach, w mieszanych sztukach walki, co mógłbyś wykorzystać Ty? Tak, wszystko dokładnie gruntownie przestudiowałem. Znalazłem luki, bardzo wiele. No i będę mógł później to wykorzystać. No to nie tylko walki, ja nie tylko studiowałem jego walki, ja studiowałem jego życie, studiowałem jego podejście do walk, studiowałem jego gdzieś tam myślenie, studiowałem to, co robił przed Atlantą jeszcze. No ja wiem o nim wszystko.